Kurczę, teraz tak na gorąco po Lidze Mistrzów to nie będę chyba obiektywny, ale wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić, że po Lidze Mistrzów Mistrzostwo Polski jest najtrudniejszym trofeum do zdobycia, bo trzeba na przestrzeni całego sezonu prezentować najlepszą możliwą formę sportową i siatkarską, więc Mistrzostwo Polski na pewno cieszy. Na pewno ten puchar, który zdobyliśmy, jest takim pozytywną rzeczą w tym sezonie, ale gdzieś na pewno z tyłu głowy jest też, są te rezultaty z Superpucharu, który byliśmy, prawie już podnosiliśmy do góry. Jest też Puchar Polski, jest ta Liga Mistrzów, które gdzieś nie do końca poszły tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak byśmy chcieli. Ale wydaje mi się, że za kilka miesięcy, może tygodni, docenimy to, co osiągnęliśmy. Bo to też nie jest mała rzecz grać w finale Ligi Mistrzów i trochę tak przyzwyczailiśmy kibiców polskich do tego, że w sumie zawsze w tej Lidze Mistrzów od kilku lat jakaś polska drużyna jest. I kilka lat temu jakby ktoś powiedział, że Zaksa zdobędzie trzy razy, my będziemy dwa razy w finale, będzie polski finał, to chyba mało kto by uwierzył, więc doceńmy to, co osiągnęliśmy, bo wydaje mi się, że to nie jest coś, z czego możemy się smucić, możemy być dumni. Na pewno te trzy finały, które przegraliśmy, bolą i bolały, ale to też jest w jakimś stopniu jakiś sukces. Dobrze mi się grało, dobrze się czułem pomimo tej intensywności i tego natężenia meczami i to wszystko, co było dookoła w tym sezonie, bez większych problemów, urazów, kontuzji, bolących jakichś rzeczy w organizmie. Przetrwaliśmy go, ja go przetrwałem, także się cieszę z tego. Sportowo też jestem zadowolony. Nie lubię nigdy się na swój temat wypowiadać i mówić o swojej grze, ale jestem w stanie stanąć sobie przed lustrem w mieszkaniu po tym całym sezonie, który się zakończył, i powiedzieć, że zrobiłem wszystko i dałem wszystko, co mogłem podczas tego sezonu na przestrzeni całych rozgrywek, żeby wygrać jak najwięcej dla tego klubu w tym sezonie, jak dla tego miasta. I chyba to jest najważniejsze, żeby szczerze, bo powiedzieć to sobie można, żeby szczerze spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć to, że się zrobiło wszystko. Na pewno zwycięstwo Mistrzostwa Polski. Po niesamowicie ciężkich playoffach, które były rollercoasterem. Raz byliśmy już poza tak naprawdę finałem, wróciliśmy, emocje niesamowite, atmosferę na hali, to, co wyprawiali kibice w tych playoffach, półfinale i w finale, to jest to rzecz, która jest nie do opisania i gdzieś w życiu sportowca to jest piękne, że można doświadczyć takich rzeczy i spędzić takie chwile, będąc w jakimś stopniu tym aktorem, który to wszystko robi, i to ludzie ciebie oglądają, ekscytują się. Nie do końca też to widziałem na meczu. Oczywiście słyszałem, ale jak gram, to nie skupiam się na tym, ale potem jak wchodzę na zdjęcia, jak widzę, jak ludzie żyją, stają, napinają muskuły jak Norbi. Coś pięknego, coś nie do opisania, naprawdę. To byłby chyba taki najważniejszy, najfajniejszy, najmilszy moment. No, polskie Mistrzostwa Polski, no na pewno w jakimś stopniu zdominowaliśmy i w jakimś stopniu wygrać trzy mistrzostwa w ciągu 4 lat to jest duży sukces i tutaj można stwierdzić, że rzeczywiście jest to w jakimś stopniu, nie wiem czy dynastia, jakby tego nie nazwać, zdominowaliśmy te rozgrywki. Gdzieś w tych innych, mamy dwa super puchary, ale gdzieś ten puchar nie zawsze szedł po naszej myśli i to jest takie taka rzecz, która gdzieś tam jeszcze zawsze gdzieś tam nie wychodzi, odkąd jestem. Mam nadzieję, że to się zmieni prędzej czy później.
że jeszcze ja, będąc w tym klubie, będę w stanie podnieść puchar dla tego miasta, dla tych kibiców, bo uważam, że na to zasługują. Ale fajne jest to, że w momencie, w którym przychodzisz do klubu kilka lat temu, gdzie ostatnie mistrzostwo było zdobyte x lat temu, zazwyczaj drużyna zdobywała, jak już zdobywała, to brązowy medal. Ty przychodzisz i gdzieś tam jesteś ważną osobą, ważnym czynnikiem, ważną postacią w tych wszystkich sukcesach. Wiadomo, że moglibyśmy wygrać więcej, moglibyśmy wygrać rok temu Ligę Mistrzów, moglibyśmy w tym roku wygrać dwa puchary jeszcze i byłoby jeszcze lepiej, ale jestem w sumie ostatnią osobą, która wydaje mi się, powiedziałaby i spoczywałaby na laurach, ale wydaje mi się, że doceńmy to, co zdobyliśmy na przestrzeni tego roku i na przestrzeni ostatnich lat, bo wygranie Mistrzostwa Polski to nie jest łatwa rzecz. To prawda, z Jurkiem spędziłem wspaniałe lata w klubie. Z Rafałem w sumie tak samo, tylko rok mniej. No co ja mogę powiedzieć? Ja, jak już to jest oficjalne, bo jest, wszyscy już ogłosili i tak dalej, mogę im tylko podziękować za tą wspaniałą historię, którą razem napisaliśmy dla Jastrzębskiej Siatkówki. Nie było najłatwiej z Jureczkiem czasem. Nie, Jureczek ma specyficzny charakter, ale jest to bardzo dobry człowiek, bardzo dobry mentor w jakimś stopniu, który robi wszystko po to, żeby wygrywać i żeby drużyna osiągała jak największe sukcesy. Jest impulsywny. Wydaje mi się, że z wiekiem też na przestrzeni tych sezonów troszkę już coraz mniej, ale to jest wszystko po to, żeby drużyna grała lepiej i nie można mieć o to do niego żadnych problemów. Więc spędziliśmy kilka lat razem w tym klubie. Ja tu przychodziłem jeszcze jako młoko z Radomia, nieoczesany, nieokiełznany. I napisaliśmy, wydaje mi się, piękną historię w jakimś stopniu razem, bo jesteśmy najdłużej. Jeszcze bym do tego Piwka dołożył, Kubę, bo też jest od samego przyjścia naszej dwójki i potem Rafała. Mi jeszcze będzie dane pisać tą historię w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jeszcze coś wygram dla tego klubu i będzie mi dane podnieść jak najwięcej pucharów albo trofeów, albo czego jeszcze można, co jeszcze można podnieść, bo po prostu ci kibice i to środowisko na to zasługuje. I co, i ruszy ta kadrowa karuzela. Zobaczymy, jak ona się potoczy. Cieszę się, że mi nic nie boli, nie mam żadnej kontuzji. Mogę jechać w 100% zdrowy i oddać całego siebie w reprezentacji, żeby zdobyć ten upragniony medal Igrzysk Olimpijskich.